Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Zakwaterowanie, wyżywienie i wykształcenie w profesjach poszukiwanych na rynku pracy. To środowiskowy hufiec pracy w Elblągu. Środowiskowy hufiec pracy w Elblągu to największa taka jednostka w regionie. Obejmuje opieką ponad 300 młodych ludzi. Oferuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, z którego korzysta ponad 60 młodych ludzi. Jak hufiec ułatwia Ci naukę? Za pomocą na przykład dojazdów. Nie muszę dojeżdżać tam do siebie, do domu, 30 km, tylko od razu ze szkoły tutaj. Mamy dużo tutaj wyjść na przykład z internatu do kina, no na basen na przykład, tak na sportowo. Elbląski hufiec daje również możliwość kontynuowania nauki na kilku szczeblach. Możliwość kontynuowania nauki osobom, które przez jakiś przypadek losowy nie ukończyły edukacji. Jest to zarówno na poziomie szkoły gimnazjalnej, jak i zasadniczej szkoły zawodowej. To miejsce oferuje szereg możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, od przyuczania do zawodu poprzez praktyki zawodowe po międzynarodowe projekty finansowane ze środków europejskich. Mogę korzystać z projektów. Uczestniczę aktualnie w projekcie wyjazdu do Hiszpanii, 3-tygodniowy. Byłam na 2 projektach z Erasmusa i poznałam bardzo dużo ludzi ze Słowacji, z Rumunii. Środowiskowy hufiec pracy w Elblągu odpowiada na zapotrzebowanie lokalnego biznesu. Świadczy o tym współpraca z dużymi lokalnymi firmami, gdzie młodzi ludzie mogą odbywać praktyki zawodowe. Środowiskowy hufiec pracy 14.1 działa przy ulicy Obrońców Pokoju 40 w Elblągu. Informacje o jednostce dostępne są na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakładce Kształcenie i Wychowanie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv